uwierz Pana Jezusa, a będziesz zbawiony. Uwierz Pana Jezusa, a będziesz zbawiony. Ty i twój dom, będziesz zbawiony. Ty i twój dom, będziesz zbawiony. Uwierz Pana Jezusa, a będziesz zbawiony. Uwierz Pana Jezusa, a będziesz zbawiony. Ty i twój dom, będziesz zbawiony. Ty i twój dom, będziesz zbawiony. Uwierz Pana Jezusa, a będziesz zbawiony. Uwierz Pana Jezusa, a będziesz zbawiony. Ty i twój dom, będziesz zbawiony. Ty i twój dom, będziesz zbawiony. Zakon już nie ma nad nami mocy. Zresztą nad nami jako poganami nigdy nie miał, bo nie jesteśmy z rodu izraelskiego, nie jesteśmy z rodu żydowskiego i nie mieszkamy na terenie Kanaanu, więc nie jesteśmy tym w ogóle objęci. Ale nawet gdybyśmy byli, to jest list do Hebrajczyków, czyli do Żydów, w którym właśnie to słowo nieużyteczne pada w kontekście zakonu. To jest 7 rozdział Hebrajczyków, 17-18 wiersz. A przeto poprzednie przykazanie zostaje usunięte z powodu jego słabości i nieużyteczności, gdyż zakon nie przywiódł niczego do doskonałości. I tak jak tam widzieliśmy sługę, który już to, co miał wykonać, wykonał, i dlatego było powiedziane, sługami nieużytecznymi jesteśmy, bo co mieliśmy wykonać, wykonaliśmy. Tak samo jeśli chodzi o zakon. On miał w swoim czasie swoją rolę. Manna też była taką na przykład rzeczą, która miała być na czas, kiedy Izrael wędrował po pustyni i kiedy oni byli na pustyni codziennie rano, z wyjątkiem dnia odpocznienia, zbierali tą mannę i wtedy, przez ten czas, kiedy oni byli na pustyni, całkowicie bez manny było niemożliwe funkcjonować. Natomiast jak już weszli do ziemi Kanaan, to manna już była nieużyteczna. Już była całkowicie bez jakiegokolwiek oddziaływania na ten naród, przestali ją zbierać. Też był przykład taki z miedzianym wężem. Miedziany wąż był użyty wtedy, kiedy Izrael zgrzeszył i ludzie, którzy zgrzeszyli, gdy popatrzyli na zrobionego przez Mojżesza węża, to byli uzdrowieni. Po tej sytuacji ten wąż już był bezużyteczny. Ale niestety ludzka natura jest taka, że ludzie tego węża wzięli i mieli jako figurkę i spalali mu kadzidło, nazywając go Nehusztan. Dopiero Hiskiasz, król, wiele, wiele lat po tym zniszczył tego węża i całkowicie go usunął. Więc tutaj widzimy, że też są tacy ludzie wśród nas, którzy ten zakon, który już jest nieużyteczny, który już spełnił swoją rolę, też na ten piedestał próbują jakoś w nasze życie wtłoczyć i próbują do niego nawoływać. Jest to bardzo niewłaściwa postawa, dlatego że tak jak manna straciła swoją rolę w życiu Izraela, gdy weszli do Kanaanu, zakon nigdy nie miał nad nami żadnej władzy, a jeśli chodzi o Hebrajczyków, miał nad nimi władzę tylko w ziemi Kanaan, i to tylko wtedy, kiedy stoi świątynia. Zakon ma to do siebie, że on musiał wykonać swoją rolę,
i wykonał ją. Już tutaj mamy świadectwo z listu do Hebrajczyków. I miał jeszcze jedną bardzo ważną cechę, że kto złamał choć jedno przykazanie z zakonu, był winny całości. I w tych przepisach zakonu było wiele przepisów szczegółowych, bez których, jeżeli ich się nie przestrzegało, to nic nie miało sensu z tego zakonu. Więc jeżeli ktoś dzisiaj chciałby zakon przestrzegać, na przykład jakiś mężczyzna, to musiałby 3 razy do roku wziąć pierwociny, pójść do świątyni i złożyć je przed Panem. Ale przecież widzimy, że świątyni dzisiaj nie ma. Już z tego powodu jest to niewykonalne, więc nie mogąc takiej prostej rzeczy wykonać, nie jesteśmy w stanie wykonać nic z zakonu. Ale na całe szczęście on, tak jak tutaj list do Hebrajczyków mówi wyraźnie, poprzednie przykazanie zostaje usunięte z powodu jego słabości i nieużyteczności, gdyż zakon nie przywiódł niczego do doskonałości. Łaską zbawieni jesteście, łaską zbawieni jesteście, przez wiarę i to nie z was, Boży to dar. Łaską zbawieni jesteście, łaską zbawieni jesteście, przez wiarę i to nie z was, Boży to dar. Nie z uczynku, aby się kto nie chlubił. Jeśli wyznajemy grzechy swoje, wierny jest Bóg i sprawiedliwy, i odpuści nam grzechy, i oczyści nas od wszelkiej nieprawości. Łaską zbawieni jesteście, łaską zbawieni jesteście, przez wiarę i to nie z was, Boży to dar. Łaską zbawieni jesteście, łaską zbawieni jesteście, przez wiarę i to nie z was, Boży to dar. Nie z uczynków, aby się kto nie chlubił. Jeśli wyznajemy grzechy swoje, wierny jest Bóg i sprawiedliwy, i odpuści nam grzechy, i oczyści nas od wszelkiej nieprawości, i oczyści nas.